Poziom PL17 to przestrzeń liminalna ciągnąca się w wielu kierunkach na różne odległości. Podzielona jest na 4 piętra, każda warstwa tworzy osobną strefę poziomu. Poziom był kiedyś jedną przestrzenią, jednak po ataku siły Eterny, aby uszkodzić portal KPNB, poziom został uszkodzony, co spowodowało skopiowanie przestrzeni trzech innych poziomów oraz ich połączenie z poziomem PL17. Każde z pięter poziomu ma oddzielne klasy przetrwania, wyjścia i wejścia oraz oddzielne spisy organizacji. Poziom został odkryty, kiedy pierwszy wędrowiec dostał się na poziom z Front Rooms. Tym niefortunnym odkrywcą był Hetman. Spis poszczególnych stref poziomu. PL17A – metaliczny magazyn. PL17B – parking. PL17C – piwnice. PL17D – system jaskiń. Piętra zostały tak klasyfikowane z powodu stałych przejść między nimi, które powstały na skutek zestabilizowanych portalu KPNB. Przykładem przejść mogą być tunele między strefą PL17A a PL17B. Organizacje wykorzystują poziom w celu pozyskiwania zasobów. Miejsce to miało wiele zagrożeń. Obecnie największym zagrożeniem obecnym dla poziomu są fanatycy Kościoła Krwawego Krzyża, którzy potrafią częściowo kontrolować byty przy użyciu obroży uległości. Odprawiane przez nich rytuały sprawiają, że byty są nastawione do nich pasywnie. Metaliczny magazyn. Trudność przetrwania nadająca się do zamieszkania. Bezpieczny, stałe społeczności, brak niebezpiecznych bytów. Strefa 17A jest jedną ze stref tego poziomu. Została odkryta 1 września 1939 roku. Jest ona jednym z największych skupisk ludzi w polskich backrooms. Opis. Strefa 17A rozciąga się na 1 000 000 km². Po tym dystansie pają się ściany wysokie na 2 km. Temperatura powietrza w tej strefie utrzymuje się na poziomie 20 stopni Celsjusza. Sufit, podłoga oraz ściany są zrobione z nieznanej substancji, która jest niezniszczalna z powodu swoich właściwości anomalnych. W tej strefie nie występuje cykl dnia i nocy, po całym piętrze są porozrzucane skrzynie, paczki i tym podobne, gdzie znajdują się surowce, metale szlachetne, surowce przemysłowe oraz surowce rolne. W samej górze strefy można natknąć się na lampy, które oświetlają to miejsce. Strefa 17A jest jednym z najlepszych miejsc do zdobycia wody migdałowej. Możliwiają to znajdujące się w wielu miejscach dozowniki, które po wyczerpaniu samoistnie się napełniają w różnych odstępach czasowych. To zjawisko jest w trakcie badania. Wraz z coraz większym zagęszczeniem ludności, mieszkańcy zaczęli tworzyć farmy przy użyciu ziemi z innych poziomów i materiałów z tego piętra. Hodują m.in. pszenicę, kukurydzę, pszenżyto, rzepak, truskawki, kukurydzę, a niektórzy bogaci mieszkańcy hodują zwierzęta takie jak świnie, krowy, kury, a nawet konie. Jednakże jest to rzadkość. Pomimo, że w strefie nie występują byty, to mogą one przywędrować z innych poziomów lub pięter. Strażnicy przymierza organizacji Zjednoczonych Backrooms pilnują przejścia do tej części poziomu. Czasem istnieje szansa, że kilka bytów dostanie się na 17A, zdarza się to najczęściej w trakcie zmiany warty strażników. Jedynym wydarzeniem, gdzie duże liczby istot udało się przedostać do tej części poziomu, był rajd fanatyków Krwawego Krzyża. Niedługo po odkryciu przejścia na piętro 17D, prawie na całym poziomie zaczęły się awarie sieci Wi-Fi i komunikacji radiowej. Bazy, posterunki i społeczności. Na piętrze jest za dużo organizacji i społeczności, żeby je wszystkie opisać, dlatego lista ta zawiera najważniejsze organizacje na tym piętrze. 10. placówka kolektywu polskich naukowców Backrooms, Szpital Centralny Backrooms. Personel placówki liczy ponad 200 lekarzy specjalistów, 50 ochroniarzy i 10 członków jednostki szybkiego reagowania kolektywu. Zadaniem placówki jest pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Placówka znajduje się 7 km na północ od centrum strefy. Żeby wezwać pomoc, należy skorzystać ze specjalnej aplikacji pomocy, którą stworzyła organizacja, aby nadać sygnał SOS. 6. placówka kolektywu polskich naukowców Backrooms, Uniwersytet Backrooms. Personel liczy ponad 150 nauczycieli, wykładowców, 70 ochroniarzy i 25 członków jednostki szybkiego reagowania. Zadaniem placówki jest edukowanie ludzi na poziomie podstawowym, średnim i wyższym. Placówka znajduje się 25 km na wschód od centrum strefy. Metaburg, miasto Eterny. Znajduje się na samym końcu poziomu, na północ od centrum. Miasto liczy 700 obywateli, a na ich czele jest burmistrz Kazimierz. Ich celem jest sprawowanie kontroli nad swoim terytorium oraz pozyskiwanie materiałów na potrzeby wojska. Wcześniej miasto było drugim największym miastem wspólnoty, jednak burmistrz miasta ogłosił secesję. Zanim władza centralna wysłała tam wojska, podpisał on deklarację dołączenia miasta do Imperium. Po wchłonięciu miasta do Imperium władze Eterny rozpoczęły na jego terenie realizację projektu Strange Ways, który zakładał budowę nowoczesnego kompleksu więziennego, najlepszego w całym Backrooms. Międzymiarowa kompania handlowa znajduje się zaledwie kilometr na północ od centrum.
Czynność tego rynku to około 15 kupców i 15 tajemników do ochrony. Ich celem jest handel na poziomie, są odpowiedzialni za 10% całego przepływu towarów i są wrodzy wobec innych wędrowców i frakcji. Hotel biura podróży międzywymiarowej, betonowa Euforia, znajduje się 30 km na zachód od centrum strefy. Personel hotelu liczy 127 pracowników. Mają zadanie pomagać wędrowcom w podróży po Backrooms. Główna siedziba przymierza Organizacji Zjednoczonych Backrooms. Znajduje się w centrum strefy w celu łatwiejszego koordynowania działań na poziomie. Czynność personelu bazy to około 800 osób, w tym jest 300 członków frakcji POZB oraz 500 ludzi oddanych do dyspozycji organizacji przez inne grupy. Ich zadaniem jest utrzymywanie pokoju między organizacjami i pilnowanie poziomu. Wspólnota Niezależnych Osad. Frakcja między 1920 a 1945 była drugą największą frakcją w Backrooms. Po uformowaniu się Imperium gwałtownie zaczęła tracić na znaczeniu. Po wojnie domowej oraz po wojnie frakcji wspólnota na tyle osłabła, że miasta postanowiły się odłączyć od wspólnoty i samostanowić o sobie albo dołączały do Imperium. Liczoność wspólnoty to około 3000 obywateli. Pomimo, że wspólnota wydaje się znaczącym graczem na poziomie, to w rzeczywistości jest to zbiór różnych wiosek i mniejszych miasteczek liczących od 10 do 80 ludzi. Jednym wyjątkiem od tej zasady jest Nowe Miasto Miedzi, które liczy 500 osób. Obecnie władza centralna stara się wchłonąć inne miasta do Nowego Miasta Miedzi, by otworzyć Republikę Wolnych Osad, która mogłaby zemścić się na Eternie. Celem ich jest dbanie o interesy resztek państwa na poziomie w strefie 17A. Baza przymierza Organizacji Zjednoczonych Backrooms, przejście graniczne. Znajduje się na krańcach poziomu. Członkowie organizacji pilnują przejścia do strefy 17B. Czynność personelu w przejściach granicznych to około 300 osób. Zadaniem strażników jest pilnowanie, żeby żadna wroga jednostka nie wdarła się do strefy 17A. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Strefa 17A jest jednym z niewielu poziomów Backrooms, do których można się dostać bezpośrednio z rzeczywistości. Podróżując wzdłuż poziomu PL36 i napotkanie drzwi biurowych, przeniesiecie do któregoś końca strefy 17A. Przejście przez tunele podziemne w strefie 17B skutkuje dojściem do strefy 17A. Wyjścia. Przejście przez tunele podziemne w tej strefie skutkuje dotarciem na obszar 17B. Parking. Strefa 17B jest jedną ze stref poziomu 17. Została odkryta 1 września 1965 roku. Na parking, których jest w galeriach handlowych Front Rooms. Opis. W skład parkingu wchodzi 10 pięter, z czego każdy ma powierzchnię 10 000 km2. Powierzchnia całkowita tej strefy to 100 000 km2. Temperatura powietrza w tej strefie to 17 stopni Celsjusza. Na całym parkingu jest stałe światło z lamp, które są na suficie każdego piętra. Natomiast w niektórych miejscach panuje półmrok z powodu ich awarii. Podróżując po piętrze można napotkać samochody, ciężarówki i inne pojazdy, które działają i są wykorzystywane przez różne organizacje. Największym łupem dla organizacji wędrowców są wózki sklepowe, które mogą się pojawić w strefie. Są one wypełnione różnymi przedmiotami, od tych istniejących w rzeczywistości, które występują tylko w Backrooms, takie jak odzież, zimna żywica, artykuły rolnicze, części do różnych maszyn, broń biała i palna, ale bardzo rzadko. Dźwięcy do swojego górnego odpowiednika na strefie 17B występują różne agresywne istoty. Ogary, skóroździercy, śmierćmy, pustotwarze. Podróżowanie po strefie jest niezwykle proste. Każde z pięter jest oznaczone od P1 do P10. W różnych miejscach na 10 piętrze strefy odkryto dziwne schody, które prowadzą do następnej części poziomu. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas otwierania drzwi prowadzących do strefy 17C, ponieważ grozi to atakiem bytów, które chcą się stamtąd wydostać. Bazy, posterunki i społeczności. Baza przymierza Organizacji Zjednoczonych Backrooms, przejście graniczne. 30. placówka kolektywu polskich naukowców Backrooms, twierdza logistyczna 1. Kolektyw sprawuje kontrolę nad jednym z wejść do strefy. Celem placówki jest pozyskiwanie przedmiotów potrzebnych do funkcjonowania organizacji. Czynność personelu placówki to około 330 osób. 33. forpoczta Polskiego Komitetu Odkrywców. Forpoczta znajduje się gdzieś na 7 piętrze poziomu, można ją znaleźć po flagach Polski namalowanych na filarach. Personel forpoczty liczy około 45 osób. Współpracują z POZB w celu odkrywania strefy 17D. 4. obóz egzekutorów wędrowców. Pozostałości obozu można spotkać na piętrze 10. Zadaniem obozu było pozyskiwanie surowców potrzebnych do funkcjonowania organizacji oraz zabijanie wędrowców. Personel obozu wahał się między 20 a 50 osobami. Egzekutorzy zostali zabici przez wojsko Imperium po tym, jak zaatakowali konwój eterski. Wejścia. Wejście przez tunele podziemne skutkuje dojściem do strefy 17A. Wejście do jednego z bloków oznaczonych numerem 8888 na poziomie PL37. Wejście składami strefy 17C przejdziecie na to piętro. Wyjścia. Wyjście przez tunele podziemne skutkuje dojściem do strefy 17A. Wyjście schodami w centrum strefy skutkuje wejście na strefę 17C.
Znalezienie i wejście na klatkę schodową przeniesie cię na poziom 37. Piwnice. Strefa 17C jest jedną ze stref poziomu PL17. Została odkryta 2 września 1970 roku. Na zwykłą piwnicę w kamienicach z Front Rooms. Opis. Strefa jest ogromnym systemem piwnic, który tworzy labirynt ciągnący się na 100 tysięcy km2. W tej warstwie temperatura powietrza nie jest komfortowa dla ludzi. Oscyluje między 10 a 14 stopniami Celsjusza. Ten teren jest oświetlany za pomocą żarówek, których nie można zniszczyć w żaden znany sposób. W górach na poziomie płynie nieokreślona, niezbadana ciecz. W strefie jest sporo kurzu, który może powodować objawy alergii, nawet kiedy nie jest się na niego uczulonym. Zalecane jest używanie maski przeciwgazowej bądź maski przeciwpyłowej. Byty występujące w tej warstwie są jednymi z najbardziej niebezpiecznych polskich backrooms. Są to śmierćmy, skórozdziercy, pustotwarze, uśmieszaki. Z chorób występujących w tej strefie można wymienić zarazę i gorącą wysypkę oraz różne patogeny i alergeny. Mimo że strefa jest niebezpieczna, to wielu wędrowców i organizacji decyduje się tam podróżować z powodu pomieszczeń piwnicy, które są wypełnione różnymi rzeczami, takimi jak odzież, meble, artykuły rolnicze, części do wszelkich konstrukcji maszynowych, artykuły RTV i AGD. Od odkrycia strefy 17D, część korytarzy strefy zostało zagazowanych z najróżniejszych substancjami radioaktywnymi i toksycznymi. Zaleca się używanie tam masek przeciwgazowych i specjalnego ubioru. Od czasu rajdu na strefę 17A nastąpił szereg mutacji patogenów pod wpływem wcześniej wspomnianych chemikaliów i promieniowania. Różne gatunki wirusów i bakterii powodują choroby przenoszące się drogą kropelkową. W efekcie wędrowcy ryzykują nie tylko swoim zdrowiem psychicznym, ale również zdrowiem fizycznym. Po wejściu do strefy oddychanie staje się wyraźnie utrudnione. Bazy, posterunki i społeczności. 45. posterunek Polskiego Korpusu Badawczo-Rozwojowego. Położenie jest nieznane. Odpowiedzialny jest za badania i pozyskiwanie surowców ze strefy 17D. Znajdujący się tam personel liczy 199 osób. Koszary wojskowe OZA. Sprawują kontrolę nad jednym z wejść do strefy. Ich celem jest eksterminacja bytów, przemieszczanie eterneńczyków do bezpiecznych części poziomu, badanie i pozyskiwanie przedmiotów z poziomu. Liczebność koszarów to około 200 osób. Dowodzi nimi jeden z oficerów Armii Imperium. Baza przymierza Organizacji Zjednoczonych Backrooms. Twierdza graniczna. Personelu w przejściu granicznym to około 400 osób. Znajduje się na drodze do jednego z przejść do strefy 17D. Wejścia i wyjścia. Wejście do tunelu w bazie przymierza Organizacji Zjednoczonych Backrooms skutkuje przejściem tego miejsca. Znalezienie drzwi od piwnicy na poziomie PL18 przeniesie cię tutaj. Wejście do piwnicy poziomu PL37 i zgubienie się w nich przenosi cię do tej strefy. Wyjścia. Wejście do tunelu w bazie przymierza Organizacji Zjednoczonych Backrooms skutkuje przejściem na strefie PL17D. Znalezienie toalety i skorzystanie z niej skutkuje przejściem na poziom PL4. System jaskiń. Strefa PL17D jest jedną ze stref pod poziomu PL17. Została odkryta 1 września 2005 roku. Jest najmniej poznaną częścią poziomu. Strefa jest systemem jaskiniowych korytarzy, które są zbudowane z wapnia, kamienia, krzemienia oraz z rud, np. żelaza, miedzi, złota. Piętro jest oświetlone pochodniami, a blisko wejścia do tej strefy żarówkami i lampami postawionymi przez gabinet cieni. 4 km od wejścia do strefy korytarze zostały zaminowane różnymi pułapkami. Nieostrożna eksploracja może skutkować nagłym zgonem. POZB prowadzi odwierty, które mają zadanie odkryć niezaminowane przez kościół tereny. Potwierdzono występowania bytów w tej strefie, ponieważ wszystkie napotkane istoty miały na sobie obroże uległości. Były to jednak jednostki takie jak ogary, pustotwarze. Wedle plotek jeszcze kilka niepotwierdzonych bytów. Pod wyżej wymienionych zagrożeń poznawanie strefy jest znacznie utrudnione. Tak w przypadku strefy 17C, część korytarzy na tym obszarze została zaczadzona przez gabinet cieni. I wiemy, jak wyznawcom kościoła i agentom gabinetu udało się tutaj dostać, z powodu zagrożeń do większych eksploracji wykorzystuje się łaziki. Bazy, posterunki i społeczności. Krwawy Krzyż, Kościół numer 99, Kościół Wiecznego Wyzwolenia. Kościół ten posiada nieznaną dla osób postronnych liczbę wyznawców i przywódcę. Prawdopodobnie znajduje się około 200 km od tunelu. Kościół zabija każdego, kto znajdzie się na poziomie. Członków tego kościoła zaleca się unikać za wszelką cenę. Baza naukowa gabinetu cieni. Znajdowała się przed obecnym wejściem na poziom. Według notatek postawionych przez gabinet, baza posiadała około 30 członków. Zadaniem było opracowywanie nowych sposobów na mutację bytów za pomocą gazu. Zostali zjedzeni przez Kościół Krwawego Krzyża. 10. placówka kolektywu polskich naukowców Backroom, zabezpieczenie obszaru. Personel placówki liczy ponad 5 naukowców polowych i 10 ochroniarzy. Zadaniem placówki jest zabezpieczenie i poznanie wszystkiego, co pozostawili po sobie gabinet cieni. Placówka znajduje się w bazie opuszczonej po gabinecie cieni. Wejścia i wyjścia.
Wejść nie krytuje jeszcze żadnych innych wejść i wyjść ze strefy poza jednym tunelem. Wejście przez tunel z bazy pomierza organizacji strzecznych Backroom, stwierdza graniczna, skutkuje przejściem tutaj. Wyjścia. Nie odkryto jeszcze żadnych innych wejść i wyjść ze strefy poza jednym tunelem, który został wymieniony wcześniej. Dodatki. Śmierć pani prezydent wspólnoty. Imię, nazwisko Alicja Kowalska. Wzrost 161 cm. Data i miejsce urodzenia 15 października 1925 rok w Poznaniu. Data i miejsce śmierci 2 czerwca 1975 rok w Nowym Mieście Miedzi. Historia Alicji. Była ona miłą, lecz stanowczą osobą, skłonną do nagięcia swoich zasad, by osiągnąć zamierzony rezultat. Trafiła do Backrooms przez przypadek, kiedy uciekała przed niemiecką łapanką, a było to 1941 roku w Lublinie. Po trafieniu na poziom L17 dołączyła do oddziału bezpieczeństwa Republiki Wolnych Osad. Służyła w oddziale do roku 1947, kiedy to zabiła syna jednego z wysoko postawionych arystokratów, który chciał zgwałcić kobietę. Po tym wydarzeniu została postawiona przed sądem. Proces przez wpływ arystokratów był niemożliwy do wygrania. Została ona skazana na śmierć. Kara miała już być wykonywana, lecz w tym samym momencie siły bezpieczeństwa rozpoczęły starcia z wojskiem Republiki w celu odbicia Alicji z rąk skorumpowanego wojska. Po odbiciu jej z rąk wojska stanęły one na czele sił bezpieczeństwa i zaczęła się wojna domowa w Republice. Kolektyw Imperium wspierało jej pucz. Po 2 latach walk udało jej się pokonać rząd Republiki. Przejęła władzę w kraju i zmieniła nazwę na wspólnotę na niezależnych osad. Po tym przez kilka lat konsekwentnie realizowała swój plan odbudowy i zwiększenia siły swojej frakcji. Była zwolenniczką polityki neutralnej, nie odpowiadała się po żadnej ze stron, wyniosło to po jej wizycie w Nowym Krakowie. Okoliczności śmierci i konsekwencje. Wydarzyło się to tydzień po powrocie Alicji z szefem wywiadu kolektywu. Niedługo po tym zmarła w wyniku zamachu, w którym została zastrzelona. Społeczeństwo wspólnoty na początku oskarżyło kolektyw polskich naukowców Backrooms o spowodowanie jej śmierci. Potem podejrzeń były niedawne rozmowy między nią a szefem Enigmy. Szef wywiadu tej organizacji, który przyjechał, wyjaśnił przyczyny jej morderstwa, przekazał społeczeństwu dowody na to, że to nie oni są odpowiedzialni za jej śmierć. Kolektyw zaproponował wspólnocie akt wzajemnej gwarancji niepodległości. Następnie naród wspólnoty oskarżył Imperium z tego względu, że Eterna wyrażała chęć przejęcia kontroli nad całym terenem Bueno. Z powodu tego, że Imperium Eterny nie obaliło oskarżeń społeczeństwa wspólnoty, wojna mogła wybuchnąć w każdej chwili. Plata z Eterny wyjechał z powrotem do Metaburga. 2 sierpnia 1961 roku eskalacja pokazów siły z obu stron skutkowała rozpoczęciem wojny. Wojna frakcji na poziomie PL-17. Przyczyny. Główną przyczyną konfliktu były rosnące napięcia między WNO a Imperium poziomu PL-17. Śmierć jednoczycielki była pretekstem do rozpoczęcia konfliktu. Kolejnym była realna groźba klęski głodu w Imperium z powodu zbyt dużej populacji w tamtym momencie. Wspólnota posiadała pełne wsparcie kolektywów wywiadowcze i zaopatrzeniowe. Chęć przetestowania przez Imperium swojego wojska i doktryn w realnej wojnie w Backrooms. Przebieg. Wojna oficjalnie zaczęła się, kiedy Imperium Eterna rozpoczęło forsowanie osad wspólnoty wzdłuż granic. Dnia 2 na 3 sierpnia 1961 roku wojska Eterny rozpoczęły ofensywę ostrzem artyleryjskim. Następnie użyli dużej ilości ciężkiego sprzętu, jak pojazdy opancerzone i działa samobieżne. W ciągu kilku godzin Eterczykom udało się przejąć 20% terenu wspólnoty. Kolektyw wywiązał się ze swoich zobowiązań sojuszniczych wobec wspólnoty i przyłączył się do konfliktu już następnego dnia. Kiedy KPNB dołączył do konfliktu, przekonał on kilka mniejszych frakcji do wypowiedzenia wojny Imperium. Imperialna ofensywa szła świetnie na początku. Po dołączeniu kilkunastu mniejszych organizacji, które czuły się zagrożone przez Eternię, postanowiło dołączyć się do konfliktu. Przez ataki partyzanckie mniejszych grupek natarcie zaczęło słabnąć z każdym dniem. Wojna działa się na wielu poziomach, ale to starcie na poziomie PL-17 były najkrwawsze i najbardziej zacięte. Podczas wysokich strat w sprzęcie i rozciągniętych linii zaopatrzeniowych generałowie Eterny zarządzili odwrót. W tamtym momencie posiadali około 30% formalnego terenu wspólnoty. Odwrót zatrzymał się na linii 3 miast: Srebrowa, Złotowogrodu oraz Zawiścia. Gdy rozpoczęła się wojna pozycyjna trwająca do 1963 roku. Konflikt się całkowicie zakończył, kiedy agentom Imperium udało się zdestabilizować portal KPNB, co prawie doprowadziło do zniszczenia poziomu, a walczące strony musiały podpisać akt zawieszenia broni, a 3 miesiące później deklarację pokojową. Skutki. Zniszczenie potencjału wojskowego Eterny na kilkanaście lat oraz przejęcie miasta Metaburga w strefę imperialną. Początek powolnego rozpadu wspólnoty. Zwiększenie się wpływów kolektywu. Zwiększenie terytorium poziomu o 3 dodatkowe strefy. Portal KPNB. Portal jest konstrukcją, która ma zadanie czasowo połączyć poziomy ze sobą. Został on stworzony w 1912 roku, a testowany był do 1936. Pierwsze konstrukcje były niestabilne, co powodowało tworzenie się podpoziomów, poziomów negatywnych, a nawet poziomów minusowych.
Przełom w budowie tego urządzenia nastąpił, kiedy KPNB zrozumiał działanie przenikaniem. Dzięki temu w roku 1931 udało się zbudować pierwszy portal. Choć nie płynął na strukturę poziomu, sam portal był bardzo energochłonny, lecz został to zniwelowany 5 lat później. Wtedy kolektyw połączył siecią portali swoje najważniejsze placówki. Przyczyna połączenia się poziomu z innymi. Zdarzenie miało miejsce w końcowej fazie wojny Prax na poziomie PL-17, kiedy to wszystkie organizacje były już wykończone wojną i chciały ją zakończyć na swoich warunkach. Dowódca sił OS na poziomie PL-17 postanowił dokonać ostatniej próby pokonania sił przymierza, pokonując logistykę swojego największego wroga, czyli kolektywu. Był on największym zagrożeniem dla Eterny dzięki technologii. Był w stanie zniwelować przewagę Eternczyków w liczebności. Wspomniany dowódca dowiedział się, jak kolektyw dostarcza olbrzymie ilości sprzętu na poziom. To była zasługa portalu, dzięki któremu mogli szybko dostarczyć zaopatrzenie nie tylko dla siebie, ale także dla sojuszników cywili i uchodźców. Z tego powodu wysłał on agentów z zadaniem wyłączenia portalu, by siły Eterny mogły przeprowadzić ostatni wielki atak, co pokaże społeczności Bakrum, że Imperium góruje nad innymi organizacjami, a zmusi to frakcję do zakończenia konfliktu. Okazja, kiedy agenci zestabilizowali portal, miała miejsce wtedy, kiedy to główna siedziba została zaatakowana przez dużą liczbę bytów, z którą tamtejsze oddziały sobie nie radziły. Nieoczekiwanie jednakże przez Eternę liczby ochrony, która została, była większa niż dowódca zakładał. W trakcie, kiedy kolektyw starał się odeprzeć atak bytów od swojej głównej siedziby na poziomie, agenci po samobójczej walce dotarli do miejsca, gdzie znajdował się panel kontrolny portalu. Agentka, wiedząc, że nie zdąży uszkodzić portalu, postanowiła się wysadzić wraz z panelem, co spowodowało jego destabilizację, a z powodu uszkodzenia przez walkę mechanizmów zabezpieczających przez taką sytuację. Na samym poziomie było odczuwalne trzęsienie, zaczęły też powstawać liczne anomalne przestrzenie, a z nich zaczęły wychodzić byty przetaczającej ilości. Kilka godzin po tym, kiedy sytuacja na poziomie się uspokoiła, frakcje podpisały zawieszenie broni i 3 miesiące później akt zakończenia wojny. Główne postanowienie traktatu pokojowego. Były to postanowienia traktatu, które każda frakcja może respektować, żeby nie podawać problemów dla mniejszych grupek ludzi, które są chronieni zazwyczaj przez większych graczy w Backrooms. Program pokojowy wygląda następująco. Postanowienie na strefie 17A, strefy zdemilitaryzowanej. Żadna frakcja nie może zakładać baz wojskowych oraz utrzymywać sił zbrojnych i ochrony. Przekształcenie przymierza organizacji stworzonych Backrooms, organizację pokojową oraz policyjną. Zadaniem jest pilnować, by na poziomie panował pokój między frakcjami oraz jego ochrona. Zapłata reparacji przez Imperium i kolektyw dla wszystkich organizacji, które zostały przez nich zmuszone do uczestnictwa w wojnie. Uczynienie kolektywu polskich naukowców Backrooms do uczynienia szpitala i uniwersytetu miejscami, gdzie pracują i uczą się ludzie z innych frakcji niż tylko kolektywu. Jednak by nie podawać napięć między przymierzem a kolektywem, oba obiekty nadal były zarządzane przez KPNB. Frakcje muszą się zgadzać na przeszukiwanie konwojów wjeżdżających do strefy 17A. Jeśli wystąpi zagrożenie, które przerośnie siłę POZB, frakcje mogą wtedy sprowadzić swoje siły zbrojne, jednak miesiąc po zakończeniu takiego zagrożenia frakcje muszą pozbyć się swoich sił ze strefy 17A. Rajd Krwawego Krzyża. Przyczyny. Niedostateczna ochrona poziomu. Opieszałość wszystkich organizacji po wojnie. Przekonanie, że Krwawy Krzyż jest zbyt słaby, żeby spróbować zrobić coś na poziomie. Przebieg. Rajd przez Krwawy Krzyż był organizowany bardzo długo. Zbierali byty, wprowadzali do sił POZB swoich fanatyków. Zbierali sprzęt, surowce, murowali jedne znane przejście do strefy 17D. Następnie zerwali umowę o nieagresji z Gabinetem Cieni. Gabinet Cieni pomogli opracować Krwawemu Krzyżowi obroże uległości. Wmordowali ich, by nikt nie dowiedział się o ich planie, a ciałami nakarmili byty. Natomiast atak zaczął się wtedy, kiedy cała drużyna pilnująca została skorumpowana przez kościół. To mogło bez problemu dostać się siłą Krwawego Krzyża i kilkuset bytom na strefę 17A. Na początku kościołowi udało się pozbyć około 300-370 ludzi. Po czasie, kiedy główne siły Imperium, Kolektywu oraz Korpusu dotarły do 17A, zaczęła się masakra członków kościoła. Dzięki temu udało się opanować sytuację. Wtedy połączone siły zaczęły odbijać poziom strefa po strefie. Po odepchnięciu sił kościoła do strefy 17C, Krwawy Krzyż zrozumiał, że nie ma szans tej walki wygrać, więc postanowił on zatruć część strefy 17C. Pomogło to im z powodu tego, że kolektyw dostarczył wszystkim walczącym maski przeciwgazowe, co przypieczętowało ich klęskę czas później. Udało się dostać do wejścia na strefę 17D. Skutki. Śmierć kilkuset ludzi. Egzekucja kilkunastu członków POZB. Odkrycie strefy 17D. Odkrycie gabinetu cieni w wejściu do strefy 17D. Osłabienie Krwawego Krzyża na jakiś czas. Założenie baz placówek w strefie 17C. Odkrycie gabinetu cieni. Jest to federacja złożona z kilku frakcji, które były jednymi z większych organizacji w swoich okresach historii, a ich działalność została odkryta na poziomie 17D. W strefie była cała baza, w której przeprowadzane były eksperymenty na bytach przy użyciu gazu.
Wywiad kolektywu i innej organizacji znalazły tam liczne notatki i dokumenty wskazujące na to, że byli oni związani ze śmiercią jednoczycielki. Mieli kilkunastu agentów w różnych frakcjach. Po dowiedzeniu się o tym, stref wywiadu kolektywu spotkał się z szefem OSA i uzgodnili polowanie na członków tej organizacji. Na skutek tego gabinet cieni zaczął działać bardziej otwarcie. I cóż, to byłoby na tyle z poziomu PL-17. Chyba jest to najdłuższy poziom w polskich backrooms na ten moment. Jeśli film wam się spodobał i dotrwali się do końca, zostawcie po sobie jakiś znak w komentarzu lub też łapką w górę lub subskrypcją. Zachęcam też was do wsparcia kanału, jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z backrooms. A ja z wami w tym miejscu żegnam i do zobaczenia, na razie.